żołnierze, oficerowie, podoficerowie 11. Dywizji Kawalerii Pancernej z Żagania, ze Świętoszowa, z Międzyrzecza i z innych garnizonów południowo-zachodniej Polski. Chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego w dniu Waszego Święta i w dniu Święta Wojsk Lądowych. Odwiedzałem Waszą dywizję wiosną tego roku kilkakrotnie i uważam, że Czarna Dywizja jest elitarną jednostką Wojsk Lądowych. Jesteście fantastycznie wyszkoleni, bardzo sprawni, dobrze zorganizowani. Mówię to także jako były oficer Wojska Polskiego, co prawda już od 10 lat poza wojskiem, ale nadal jestem dumny i zbudowany tym, co tam widziałem. Wyjeżdżacie panowie na bardzo trudną, niebezpieczną misję do Afganistanu. Ja byłem tylko w Jugosławii, gdzie też zdarzało się być w sytuacjach niebezpiecznych, ostrzału. I muszę panom powiedzieć, że bardzo się bałem w takich sytuacjach i życzę wam, żebyście wy wytrwali. Aczkolwiek nie jest w tym nic złego, jeżeli ogarnie was jakiś strach. Jest to normalny ludzki odruch. Pamiętajcie panowie też, że moim zdaniem jedziecie tam walczyć jednak za nasz kraj, za te wartości, które my jako świat zachodni przechowujemy przeciwko tym, którzy chcą zniszczyć, atakować naszą cywilizację. Jest to naprawdę silna motywacja. Nie wszyscy w Polsce to rozumieją, ale jest to jednak mimo wszystko walka o naszą ojczyznę, o Europę, o zachodnią cywilizację. Życzę wam, panowie, żebyście wszyscy z tej misji wrócili cali i zdrowi. Wszystkiego najlepszego w dniu waszego święta.